No dobra, Real Legia. Gwóźdź programu, proszę państwa, w tym momencie gwóźdź programu. Jaki będzie wynik? Gdybym miał strzelać w ślepo, to bym powiedział 8-0 dla Realu, bo czemu by nie? Ronaldo będzie chciał strzelić swoją setną bramkę w Lidze Mistrzów. Każdy będzie chciał strzelić z Legią, taka jest prawda, każdy. Każdy. Każdy z Realu. Słuchajcie, i w tym momencie, zaraz zanim zaczniemy prognostyk, muszę wam coś oznajmić, ponieważ w komentarzach pod ostatnimi prognostykami pisaliście mi dość dużo osób, coraz więcej, żebym ja nie grał tych meczów, tylko żebym pozwolił komputerowi samemu symulować ten mecz. Czyli, że ja w ogóle nie steruję, po prostu nagrywam i to wszystko. Nie będę póki co na razie tego oczywiście oceniał, ani spoilerował. Po prostu to obejrzyjcie i w tej ostatniej części filmu oczywiście jeszcze to skomentuję. Zapraszam do obejrzenia mojego prognostyku. A więc przed nami trzeci mecz Legii Warszawa w Lidze Mistrzów. Wydawałoby się, że najtrudniejsze spotkanie Legii Warszawa w tej właśnie grupie. Ponieważ Real podejmie zespół z Warszawy u siebie na Santiago Bernabeu przed własną publicznością. Mecz się rozpoczął. Real Madryt od samego początku atakuje. Uwaga, piłka do Garetha Bale'a! Nie uderzył czysto w piłkę. Piłka nad bramką. Kolejny atak Realu. Uwaga, Marcelo. Modric. Modric, ależ to zrobił! Strzelaj, tylko poprzeczka. Ponownie Real. Modric, Benzema, strzelaj, broni. Arkadiusz Malasz. Modric z rzutu rożnego, Gareth Bale główką i ponownie Malasz. James Rodriguez, Real ciągle atakuje, podanie do Ramosa, gol! 1-0, Real prowadzi. Nie wychodziło Realowi. Mieli wiele ataków, jednak nie było bramki, więc posłali więcej sił do przodu. Zobaczmy, Sergio Ramos, środkowy obrońca, zdobywa bramkę. Bo kto inny, jak nie on, to jest właśnie jeden z tych sztandarowych zawodników Real Madryt, który potrafi odwrócić losy spotkania dla królewskich. Modric, ponownie Real, ależ zawzięcie teraz atakują, uwaga! Modric bawi się teraz piłką. James Rodriguez, 2-0, czyżby w tym momencie zaczynała się realowska golleada? No to jest pytanie, ponieważ Real Madryt w wielkiej ostatnio formie, za to Legia Warszawa, no, co tu dużo mówić, w beznadziejnej formie, sukcesywnie w ekstraklasie Legia notuje niepowodzenie za niepowodzeniem. Real jednak to przecież doświadczony zespół. Wiedzą, jak mają zdobywać bramki z takimi drużynami jak Legia Warszawa. 2-0. I to jest pierwszy atak Legii Warszawa pod koniec pierwszej połowy. Muleł! I jest 2-1! To jest pierwszy atak Legii dopiero w 45 minucie. Co się właśnie wydarzyło na Santiago Bernabeu? Świetne teraz dośrodkowanie do Thibaut Moulena. No, Real dostał w twarz. Królewscy w szoku. Tracą bramkę akurat do szatni. Uwaga, Vraniesz. Chloszek! Legia poczuła się o wiele pewniej. Uwaga, Kucharczyk! Znowu Chloszek, ale to jest oddanie piłki Nawasowi. Ponownie Legia Warszawa. Nikolić! Uwaga, teraz strzał i broni Nawas! Znowu Legia. Real Madryt śpi! Uwaga, teraz Muleł! Vraniesz, strzał i broni na was. No teraz Legia naprawdę bardzo dobrze gra. Świetne teraz momenty zespołu z Warszawy. Atakował Real, jednak tracą piłkę. Uwaga, Langil, Nikolić, Muleł, świetne podanie do Chloszka. Uwaga, Chloszek sam na sam, 2-2. Co właśnie się dzieje na Santiago Bernabeu? Kibice królewskich są zdecydowanie w szoku, tak jak i zawodnicy. Ale trzeba przyznać, Real Madryt naprawdę gra niesamowicie sennie. No Legia się cieszy, przecież przegrywała 2-0. Mamy 79 minutę i doprowadzają do wyrównania. Zespół z Warszawy, no niesamowicie grają. Co tu dużo mówić, te bramki nie są przypadkowe. Zobaczmy, jakie świetne akcje tworzy sobie Legia Warszawa. W tym momencie chyba każdy jest w szoku.
Uwaga, Ronaldo, Ramos dośrodkowuje, uwaga, Asensio i nie trafia piłka po strzale głową nad bramką. Malasz wznawia piłkę spod własnej bramki. Uwaga, Nikolić, ale teraz szczęśliwie piłka przeszła do Kazajszwiliego. Uwaga, Aleksandrow, Kazajszwili! 3-2! To jest niesamowite, co Legia Warszawa zrobiła w tym meczu. Nie dość, że przegrywała 2-0. Doprowadziła do remisu, a teraz prowadzi z Realem Madryt na Santiago Bernabeu. Czy ktoś by się spodziewał takiego przebiegu spotkania? Na pewno nie. Musiałby być przesadnym optymistą. Musiałby być głupcem, ale to jest prawda. 3-2. 3-2. Legia Warszawa prowadzi z Realem. Czyżby to miały być właśnie te pierwsze 3 punkty Legii Warszawa w Lidze Mistrzów? Uwaga! Koniec spotkania! Tak jest, sensacja staje się faktem. Legia wygrywa z Realem Madryt. To jest niesamowite, co się wydarzyło. Ci kibice z Polski, którzy pojawili się dzisiaj na Santiago Bernabeu, muszą być w najwyższym stanie euforii. Przecież nikt by się tego nie spodziewał. Oni przyszli zobaczyć, jak gra Real Madryt z ich drużyną, a nie jak ich drużyna wygrywa z Realem. Niesamowite, nieoczekiwane zwycięstwo Legii Warszawa. Wielkie gratulacje! Tu oczywiście mamy statystyki tego spotkania. Bardzo, bardzo wyrównane. A nawet bardziej na korzyść Legii Warszawa. W tym momencie zaczyna tak, że zastanówcie się, czy aby na pewno chcecie, żeby komputer takie mecze symulował. Bo wydaje mi się, że jednak bliższe prawdzie, realnemu światu, realiom piłki nożnej i tak dalej, bliższe byłoby to, gdybym ja grał. Pewne jest to, żebym to przegrał. Taka jest prawda. A jako, że Legia miała władzę sama nad sobą, to po prostu kuźwa wygrała ten mecz. Jak? To był poziom legendarny. No więc wiadomo, poziom legendarny trochę oszukuje. Więc może po prostu Legia była jako słabszy zespół podbuffowana i dlatego wygrała, nie wiem. Ale w drugiej połowie, słuchajcie, jak oglądałem ten mecz, Real nie grał nic, tak jak w pierwszej nic nie grała Legia. I to jest właśnie komputer w FIFA. W sensie sztuczna inteligencja w FIFA. Jest po prostu genialna, w cudzysłowie. Dobra, oczywiście piłka nożna jest przewrotna, więc nie wydaje, ja jeszcze nie wydaję wyroku. Wiem, że miliard osób już mówi, że Legia dostanie w dupy, ho ho ho. Ja na razie nic nie mówię. Bo a nuż się nagle okaże, że Real zagra piach i będzie 0-0. Może tak być. Wszystko jest możliwe, kurczę, no bądźmy... Chciałem powiedzieć realistami, ale realista by powiedział, że jednak Legia przegra. Wiecie co? Nie będę mówił nic. Po prostu życzę wam miłego oglądania tego spotkania. Dziękuję, że obejrzeliście mój prognostyk. Oczywiście w komentarzach piszcie, jaki wynik będzie według was, chyba że też sobie symulowaliście taki mecz. Napiszcie, jaki im zakończył się wynikiem. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie. Na razie.